Samorządowcy ocenili, że dotychczasowa współpraca przebiegała bardzo dobrze. Przypomnieli, że oba miasta corocznie organizują kilka wspólnych imprez, razem promują się na turystycznych targach i już po raz drugi w wakacje w Słupsku i Ustce można płacić żetonem Dwumiasta. Mamy różne pomysły. Być może, że na ławeczce w Słupsku przycupnie ustecka syrenka i będzie promować Ustkę w Słupsku, a gryf gdzieś znajdzie miejsce swoje w Ustce. Dalsza współpraca ma przynieść też bardziej konkretne efekty, między innymi długo wyczekiwaną ścieżkę rowerową między Słupskiem a Ustką. Wspólna ścieżka rowerowa, która jest wielkim przedsięwzięciem, nie takim prostym, ponieważ tak się wydaje, że ścieżka może iść przy drodze. Nie, ona będzie szła prawie przy rzece, będzie szła traktami, duchtami leśnymi. Stąd też jest to trudne przedsięwzięcie, na którym już pracują nasi planiści. Maciej Kobyliński zapowiedział też powstanie wspólnej komisji urbanistycznej, która dbałaby o to, by zabudowa w obu miastach miała podobny styl. Umowę o partnerstwie Ustka i Słupsk podpisały 13 lipca 2003 roku. Porozumienie przewiduje stopniowe zabudowanie przestrzeni między miastami, współpracę w dziedzinach kultury, gospodarki oraz turystyki.